Cześć, witam Was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat Terry od Friedmana, Freeza i w tym momencie wydawnictwa Bard, które przysłało też tą grę do przykładowej rozgrywki i recenzji, za co bardzo dziękuję. No o czym trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o tą grę? No pyta właśnie to, co Wam mówiłem w przykładowej rozgrywce. No ja rzadko robię przykładowe rozgrywki gier takich typowo quizowych, bo po prostu one bardzo rzadko się u nas przyjmują, tak? One zazwyczaj są oparte na takich bardzo prostych mechanikach, gdzie jeżeli ktoś ma po prostu większą wiedzę, zawsze wygrywa, tak? Po prostu wie określone rzeczy, zna się na określonych rzeczach, no i z takimi osobami za bardzo co nie macie, siada się do takich typowych gier imprezowych, quizowych. A tutaj to jest faktycznie tak lepiej skonstruowane, bo macie ten motyw faktycznie wykorzystywania swoich kostek do strzelania tych odpowiedzi często, bo nawet, no, tak jak widzieliście na tej rozgrywce, no, nie wiem dokładnie, ile może mieć tam plac Świętego Marka metrów kwadratowych, ale w momencie, jeżeli inny gracz, jakoś tak z w miarę pewnością, zagrywa swoją kostkę na daną odpowiedź, ja mogę się przykleić do niego i dostać też mniejszą ilość punktów, ale przynajmniej coś zapunktować na to, że on, jestem pewien, że on wie, dzięki czemu ja myślę, że on też wie, bo tutaj jest takie fajne też granie na ryzyko, tak? Macie te kostki, możecie albo mniej odpowiedzi wykorzystać, ale być na przykład pewniejszym i w przyszłej rundzie mieć więcej tych kostek do dyspozycji, albo możecie postrzelać, nawet wykorzystać wszystkie 5 kości w pierwszej rundzie, dostać może więcej punktów, ale też więcej stracić kostek, także tutaj pojawia się taki fajny motyw właśnie trochę ryzyka, trochę aukcji, można tak poczuć się, bo może albo spasować, albo dalej dokładać te kostki. Także to jest moim zdaniem bardzo fajny element. Co, zasady są bardzo moim zdaniem łatwe do ogarnięcia, bo można wytłumaczyć tę grę dosłownie w ciągu 5 minut, także z rodziną naprawdę powinniście mieć kawał fajnej zabawy. Podobał mi się też ten motyw z tym stojaczkiem, że tutaj te karty wsadzacie i tę odpowiedź macie zakrytą, a tylko widzicie pytanie, tak? Jakie jest obowiązujące. No i od razu stosujcie się do tego, co jest w instrukcji, czyli że tutaj więcej kart wkładajcie właśnie w ten stojaczek, nawet jeżeli gracie na 8 rund, to więcej wsadzacie tych kart, ponieważ on się bardzo łatwo przewraca, tak, ten stojak, więc on jest funkcjonalny, ale ja bym też o czymś chyba innym pomyślał, bo też jest pewien problem, że jeżeli jest mniej kart na stojaku, jeżeli ktoś siedzi przy stole, może przypadkiem zobaczyć odpowiedzi, a czego byśmy nie chcieli, bo to nam bardzo, bardzo tutaj już psuje tak rozgrywkę i trzeba tę kartę zmienić. Tak? Fajne jest też wybieranie poziomu trudności, bo te pytania pierwsze z tej kategorii żółtej, tak jak widzieliście o placu Świętego Marka, gdzie się znajduje, wiecie, to stosunkowo jest proste, tak? Ale naprawdę możecie bardzo trudne pytania wziąć właśnie z tej puli niebieskiej i czerwonej, które sprawiają, że ta rozgrywka jest dosyć taka ciekawa, bo można tutaj jakieś tak w głowie sobie oszacować te rzeczy. I to się też wiąże moim zdaniem z tym, że ta gra nie polega na wybraniu A, B, C, D, tak? I całkowicie strzelam jedną z czterech odpowiedzi i po prostu trafiam. Tylko macie tutaj faktycznie trochę tej satysfakcji, bo jesteście w stanie jakoś sobie w głowie to wyobrazić, czy ta góra jest wysoka, czy nie, jak to może być duże, jak, nie wiem, ten kraj jest duży, jak to miasto, ile tam obywateli, wiecie, takie rzeczy można sobie jakoś tam w głowie poukładać i to jest fajne, bo jeżeli traficie, albo nawet macie tą bliską odpowiedź, macie dużą satysfakcję, bo no, byliście bardzo blisko, tak? Jedną rzeczą, której bym się jakby obawiał tak przy każdej tego typu grze, no to jest regrywalność. Wiadomo, że ilość kart, jeżeli zagracie wszystkie, no to już możecie te odpowiedzi jakoś tam w jakiś sposób zapamiętać. Ale tu też jest duży plus, bo tych kart jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, to jest cała talia po prostu gruba. Tutaj macie dodatkowe karty i wszystkie one są dwustronne. Także zanim zagracie wszystkie, to naprawdę masa zabawy już będzie. A wydaje mi się, że jeżeli się ta tera dobrze jakby w Polsce i na świecie sprzeda, to też pewnie będą kolejne dodatki, więc tu już macie dużo zabawy, moim zdaniem, w tym pudełku. A jeżeli chcecie się jeszcze bardzo często w to grać, to wydaje mi się, że też wydawcy pomyślą o dodatkach, bo bardzo łatwo jest zrobić, jak tylko to drukować karty, sprzedawać w pudełku jak do Dixita i naprawdę już możecie bardzo dużo zabawy mieć. Także z mojej strony naprawdę wysoka rekomendacja. My się przy tym świetnie bawiliśmy, jakby naszym wielkim hobby jest podróżowanie, poznawanie świata, także też fajnych rzeczy można się tutaj dowiedzieć. Uważajcie faktycznie na te karty,
jak gracie z nowymi osobami, żebyście losowali te karty, których w ogóle nie znacie. I moim zdaniem za każdym razem będziecie się dobrze bawić. W sumie zagraliśmy w dwie osoby, bo fajnie, ale jak graliśmy w cztery osoby, było zdecydowanie lepiej, bo wtedy mieliście więcej punktów odniesienia, więcej było tych przepychanek, właśnie tego worker placementu, takiego, kto jaką odpowiedź wybiera. Nawet tak naprawdę w każdym składzie jestem w stanie tą grę polecić. Także z mojej strony to będzie wszystko. No, do następnego. Hej!